Dostał tam koleś arbuzami, karmi, hipopotamy, widzi mnie od razu. Zwykłe zawiązywanie butów. Słuchajcie, normalny człowiek zawiązuje buty tak, że zresztą nie pokaże, jak to robi normalny człowiek. Ja wiem, że przekroczyłem setkę. To jest dla mnie sygnał, kiedy dochodzi jeden malutki gest. Schylam się i jest takie... O. Dopiero mam dostęp do buta. Oczywiście, pomyślałem sobie, to wszystko przez te słodkie rzeczy. Tego nie będę jadł. Tego też nie. Tego to już na pewno nie. Nagle jak ze snu wyrywa mnie mój własny głos. Stoję w cukierni, mówię, dwa pączki proszę. Ekspedientka jak szatan. Coś jeszcze? Jak odmówić? Coś było nie tak, myślę, coś nie tak z tym cukrem. Sięgnąłem do literatury naukowej i jest bingo! Współczesne badania naukowe są jednoznaczne, klarowne, transparentne. Cukier działa jak narkotyk. Mówiąc wprost, cukier jest narkotykiem. Zebrał te szczury w takim pomieszczonku, zamontował dwa karmiki, w jednym słodzona woda, w drugim czyściutka kokaina. Myślę, matko, francuscy naukowcy, co z wami? Pierwsze z brzegu badania ze szczurami, już czysta kokaina potrzebna. Tam kolejka asystentów, każdy chce pracować. Skąd ją bierze? Nie wiem, może ma telefon taki, że bonjour, że kontrolny dzień. Patrz, co ona w luzie, ulala, kilogram kokinu. Dla szczurów. Merci. Jakie były wyniki badań? Otóż 94% szczurów wybrało cukier, uzależniło się od cukru. Tylko 6% od kokainy. Oczywiście szczury nie znały cen, żeby to nie miało wpływu. Te szczury uzależnione od cukru z biegiem czasu stały się grube, leniwe. Zażądały telewizora. Napisały taką petycję, żeby może jednak dalsze badania prowadził dr Edgar. Te od kokainy przybiegły, dopisały, żeby chociaż w weekend padał DJ Tiesto. Nudziły się bidulki. Także cóż, musiałem się sam przed sobą przyznać, iż tak, jestem ćpunem cukroholikiem. Nie anonimowym, tego nie da się ukryć, ale... No tak, gdybym dobrze siebie obserwował w przeszłości, domyśliłbym się, że coś jest nie tak. Kiedyś moja żona była, ale to osobna historia. Otrzymała na urodziny paczkę ptasich mleczek. Bo jest taki zwyczaj, że goście przychodzą do domu, przynoszą słodkości. To jest dobry zwyczaj, ale jest też taki zwyczaj, że później siadają, czekają, aż się otworzy słodkości i ich poczęstuje. To nie jest dobry zwyczaj. Po pierwsze, taki gość już w sklepie kombinuje, że tak, o, co jej kupić na urodziny, co jej kupić? O, to jej kupię, to mi smakuje, o. I idzie, żeby zeżreć swój własny prezent. To jest nieładne. Poza tym w każdym domu jest tak zwana miseczka ze słodkościami dla gości. Jeśli coś już nikomu nie smakuje. Nawet dzieci mówią, niedobre, to daj, będzie dla gości. Później wychodzi gospodarz cwaniak i o, mam ciekawe cukierki, aneszkowe. Nie wiem, czy jedliście aneszkowe cukierki, to... Raczej środek na odrobaczanie. Teściowa przyjdzie, to odrobacz się mało, o to. No cóż, nastał wieczór, po imprezie goście pojechali do domu, żona poszła spać, noc właściwie, ja siedzę przy komputerze, pracuję. Uzależniony mózg tylko czekał. To się mleczko, ja mózgu, środek nocy, spokojnie, ale dobra, idę sprawdzić, patrzę. Dwa ptasie mleczka, myślę, co za goście. Ale sprawdzam, nie, o, jest drugie dno. O, Bogu dziękować, ptasie mleczka skonstruowane są piętrowo. Na jednym pięterku dokładnie 18 sztuk. Trzy rzędy po 6. Podać wymiary kosteczki. 2x2x4. Dwie sztuki zostawili goście, 18 sztuk, zostało 20 sztuk. Zgodnie z ustawą o związku małżeńskim jest coś takiego, połowa należy się mnie. Tam nie ma paragrafu, że urodzinowe nie wypada. Nie, tu prawo jest bezlitosne, choćby żona w kącie płakała, połowa moja. W drugą stronę też to działa, spokojnie. Także, no, nie jestem takim typem, żeby wziąć kosteczkę. Jakie dobre! Resztę zostawię na jutro.
Przede wszystkim całe życie uczono mnie, żeby nie odkładać na jutro tego, co mogę zrobić dziś. Na pewno chodziło o ptasie mleczka. Po drugie, ćpun cukroholik działa bezrefleksyjnie. To jest tak, że tylko podchodzi, że o, 10 taś mleczek. Jedyna refleksja, jaka się pojawia, to takie o. Słuchajcie, tasie mleczka w ogóle nie są moim ulubionym słodyczem, nawet nie przepadam. Ale druga w nosy, nie kaprysi się, wciąga się to, co się ma w domu. Natomiast wiem, że są smakosze tasich mleczek. Oni mają swoją technikę jedzenia. Opowiadali, biorą kosteczkę, jak nutria, najpierw obgryzają czekoladę. No, już się kichają. Żeby na końcu tego białego gluta. Och, chyba będą brawa, kurczę. No dobra, no zjadłem swoją połowę, wracam do komputera. Wydawałoby się po sprawie, ale nie. Uzależniony mózg nie odpuści tak łatwo. Ma szereg sztuczek, które zastosuje. Jedna sztuczka polega na tym, iż mózg potrafi się podzielić na dwie części, zaczyna rozmawiać ze sobą. Kto pije alkohol, będzie wiedział, o co chodzi. W psychologii pięknie się to nazywa myślenie dyskursywne. W praktyce jedna część wciska drugiej kity, a druga część tylko no. To powód, dla którego skaczemy po drugą flaszkę. Potrzebna druga flaszka no. Też nie ma refleksji. Także szybko mózg się dogadał. To się mleczko, no jak zjadłem swoją połowę. No a tradycja rodzinna, jaka tradycja? No wiesz, zwyczaj. Ktoś częstuje żonę, ona, o ja tylko jedno, tu dbam o linię. You welcome, dobra, zjem za ciebie, żeby nie myśleli, że ona nie smakuje. Kurczę, no nie ma lepszej sytuacji, wspaniała żona. Dba o linię. Szybko mój mózg doszedł do wniosku, że jakieś 15 ptasich mleczek należy się mnie. 5 na żonę, która dba o linię, na rano. Aż miałem wyrzuty sumienia, ale się dobra, tak będzie okej. Okay. Także nie ma co zwlekać. Zostało 5 ptasich mleczek. Nie podobała mi się ta liczba. Wszystko miało swoją logikę, bo myślę, no przecież żona rano wstanie. No bo wstanie. Znam żonę, od razu będzie, hej, grubasku, podżarłeś moje urodzinowe ptasie mleczka, chcesz jeszcze? Od razu powiem, nie odmówię, dawaj. Jak podzielić 5? 3 dla mnie, 2 dla niej, no, 3 dla niej, po co kombinować? Została idealna liczba, 4, wspaniale się dzieli na pół. Wracam do komputera, myślę, bez sensu czekać do rana, właściwie te 2 ptasie mleczka są już moje. I nagle się ocknąłem, myślę, matko, 2 ptasie mleczka. Jemnysiu, jak do tego doszło? Matko, w transie dożarłem. Co ja rano żonie powiem? Kochanie, przynosisz próbki ze sklepu, lubisz, zostawiłem ci próbkę. Szału nie ma, myślę, widok żenujący, ale w sumie już tak zaszło za daleko. Będzie bardziej żenujący, jak zostawię jedno. Wyglądało bardziej żenujące. Jedno ptasie mleczko, to już godziło w mój męski honor. Że sobie jak tu głowa rodziny, mężczyzna, na rano chłapek zostawiłem, nie, bez sensu. Najwyżej żona rano wstanie, powie, wyżarłeś wszystkie urodzinowe ptasie mleczka? Po męsku odpowiem, no. Patrzę, puste pudełko, się dobra, trzeba usunąć dowody zbrodni. Wdzięczył do kosza na śmieci. Wow, ale akcja James Bond. Się zaraz, chwila. Pudełko nie jest małe, żona rano wstanie, zobaczy puste pudełko w koszu na śmieci, czy nie? Zacieramy ślady, robimy to profesjonalnie, do końca. Wziąłem ten worek, wyszedłem z domu na śmietnik, tu, żeby nikt nie widział. Sąsiada musiałem zabić, żeby świadków nie było, wracam. Świeżutki worek, stoję dumny. I nagle do mnie dotarło, jaką gafę strzeliłem. Każdy, kto żyje w związku, wie, mężczyzna nie ma czegoś takiego, że druga w nocy kaprys, a wyrzucę śmieci.
Nie ma nic bardziej podejrzanego, że ona będzie od razu myśleć, co, czy jak, ach. Przecież jest normalna procedura małżeńska. Najpierw musi przyjść żona uśmiechnięta poprosić. Kochanie, wyrzucisz śmieci? Facet oczywiście skarbie, że wyrzucę. Za godzinę żona przychodzi, nie uśmiecha się. Mówi jej, że wyrzucisz śmieci. Facet biedny tłumaczy, no ale nie ustaliliśmy daty, godziny, nic, odpadasz po godzinie. Szale. Pod wieczór się tam szamoczą. Facet wyrzuca w końcu te śmieci. Normalna małżeńska procedura. Ja w swoich związkach przeżywam to troszeczkę inaczej. Staram się wprowadzać jasne, klarowne zasady, które pomagają lepiej żyć. Jedna z zasad brzmi, sprząta ten, komu przeszkadza bałagan. Dzieci uwielbiają tę zasadę. Tak, żeby się dobra, trzeba ratować swój męski honor. W środku nocy wsiadam w samochód, jadę na stację benzynową. Jest, znalazłem identyczną paczkę tasich mleczek. Sprytnie po drodze do domu wyżarłem tyle, żeby zostało 20. Potem zażarłem to 20. To był ten dzień, tak. Cały proces przebiegł raz jeszcze, niepotrzebnie drugi sąsiad zginął. No ale dobra. To już moja mama mówiła, o Grzesiu od małego, jak dosiadł się do miseczki ze słodkościami, jadł, dopóki nie zobaczył dna. Mama nie wie, że jeszcze sprawdzałem, czy dno nie jest cukru. Zwykle nie jest tam, po landrynkach coś zostaje. Taki pyłek, nie, no nieważne, myślę, trzeba ratować, że tak. Ale dobra, kupię coś, bo to nawet nie to, że się obżerałem. Psychologia też ma taką fajną nazwę, jedzenie kompulsywne. No, ewentualnie obżerałem się kompulsywnie, ale dobra, kupię coś, zerzę w domu, zostaję w domowych bieleszach. Gorzej, kiedy ja pójdę w gości. Albo gospodarz, wiadomo, wchodzi, o, mam ciekawe cukierki, anyszkowe, to ja dobra, od robaczanek się schowaj. To. Ale mam też swoje ulubione słodycze, na przykład kruche krówki. Kruche króweczki, też mam technikę jedzenia swoją. Tu króweczkę trzeba tak rozciągać i nie połykać, tak najpierw taką maść buzi zrobić ze śliną. Trzyma się, to bardzo ciężko nie połknąć tego, czasem niechcący, on się nie, żeby ta przyjemność była ciekawa. Zdarza się też, że zasypiam i sobie taką króweczkę dzianga, o, w tym stanie alfa, między jawą a snem się też wzmaga to uczucie, tak jak w Ameryce jest taka moda, że ludzie uprawiają samogwałt, się podduszają, coś podobnego, tylko... A są ofiary śmiertelne, ja to najwyżej jest plama z krówki na poduszce, o wiele bezpieczniejsze. Także cóż, jeśli gospodarz na przykład wysypie kilogram kruchek. Stary, co ty robisz? Przecież ja nie zapanuję nad sobą, zeżrę to wszystko. On tam, nie, częstuj się. Nie wierzy. Słowo częstuj się. Sam sobie zrobił krzywdę. Chciał z żoną opowiedzieć, gdzie tam byli na wakacjach. Nic nie słyszę, co piąte słowo do mnie dociera. Jedyne co słyszę to z boku takie patrzę na króweczki na mnie. O, radosne takie, ach, biorę jedną, odwijam skorpielkę, wkładam do buzi. Zaczyna się narkotyczny proces. Obczytałem się w tym, już się z wami dzielę tą naukową wiedzą. Na początek trzeba wiedzieć, iż każdy człowiek ma dwa mózgi. Tak, nie rozglądamy się, on też, każdy ma dwa mózgi. Wskutek ewolucji najpierw ukształtował nam się mózg gadzi. Układ limbiczny zwany mózgiem gadzim. To ma nawet jaszczurka, że ona tam to ma. Mózg gadzi daje nam bardzo proste zadania. Zdobyć teren, utrzymać go, zdobyć samicę, rozmnożyć się, zdobyć pożywienie, przetrwać. Jeżeli nam się to udaje, nagrodę serwuje nam za to hormony szczęścia. Że czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, ach. Problem w tym, że... No właśnie, no, na przykład taka jaszczurka. Czeka na pożywienie. Po jaszczurce tego nie widać, ale jest szczęśliwa. Nie, no jest jaszczurka, no nie wiem, botoks ma może, niewiele wyraża jaszczurka twarzą. Takie są jaszczurki. Natomiast nam, ludziom, wyrosła kora mózgowa. O, pokaźna. Dodawanie, odejmowanie, przewidywanie, porównywanie, to
Wszystko to razem pracuje. Pożyteczny organ pozwala przebrnąć przez studia. Cała rewolucyjna informacja polega na tym, iż kora mózgowa, owo siedlisko rozsądku rzekome, nie ma połączenia z mózgiem gadzim. Jedno swoje, drugie swoje. Powiedzmy, dorosły mężczyzna stoi na plaży, przychodzi młoda kobieta, mózg gadzi od razu, rozmnażać się, rozmnażać. Ale kora mózgowa, nie rozmnażać się, co ty, styknie, już się rozmnożyłem, będzie. Czasem widać facera z takim stuporem na twarzy, to właśnie walczą dwa mózgi.